клетки за 90 злотих, за 50, за 20, за 100 злотих. I mamy tą satysfakcję, że kupiliśmy sobie lek. Ale w tych lekach również są składniki, które są nieprzyswajalne przez organizm. Nie ma w Polsce edukacji na temat ziół. W szkołach kiedyś była biologia. Robiliśmy zielniki w latach któryś tam 60., nawet w 50., tak? Dzisiaj tego się nie robi. Dzieci wiedzą, że trzeba iść do apteki, kupić sobie tabletki albo jakiś syrop. Dlaczego polska edukacja, minister szkolnictwa na przykład, tak, nie zachęca młodzieży, nie uczy ich nic na temat ziół, pokrzywa. Tak? Panie Jarosławie, czy jakieś pytanie do naszych gości? Tak, dlatego ja chciałbym usłyszeć, co panowie mogli powiedzieć na temat działania ziół, które mogą w zasadzie być pomocne dla wszystkie schorzenia. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Zdrowia życzę przede wszystkim. Nie zdrówka, ale zdrowia końskiego. Potężnego zdrowia. Dziękujemy. Ojcu Tadeuszowi, ojcu Grzegorzowi. Dziękuję. Wszystkim posługującym i wszystkim słuchaczom Radio Maria. Z Panem. Z Panem Bogiem. Panowie, pan doktor Borkowski. Wracając do ziół. Zioła są pełnoprawnymi lekami obok substancji syntetycznych. Patrząc na ten problem historycznie, możemy powiedzieć, że najpierw stosowano jakieś zioło, potem zaczęto badać, co w tym ziele jest, jakie są substancje czynne i na końcu zaczęto syntetyzować tę substancję. Dlaczego tak robiono? Bo by ziół nie wystarczyło. Następna rzecz. Im więcej wiemy o ziołach, a wiemy, bo uczymy się o tym na studiach, to tym większą mamy pokorę. Nie jest dobrą metodą, żeby każdy sobie sam robił mieszanki ziołowe. A dlaczego? A dlatego, że są zioła, których nie możemy zbierać w rowach, przy drogach, ponieważ kumulują ołów i metale ciężkie. Są zioła, których nie możemy zbierać tuż przed deszczem. Są zioła, których nie możemy zbierać tuż po deszczu. To trzeba wiedzieć. To nie jest tak, że wiedza zdobyta w internecie zastąpi rzetelny studium. Kolejna rzecz. Efektywność ziół, jak dzisiaj się mówi, również związana jest z daną grupą etniczną. Czyli to, co pomaga Indianom w Ameryce Południowej, nie pomoże nam Polakom. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy inną dietę, inne nasłonecznienie, inny układ genetyczny i wiele, wiele innych rzeczy. Kiedy pojawiła się wilka kora i był taki szał, to wszyscy wszystkim chorym dawali tą wilka korę. Bez sensu, bo ona nic nie pomagała, a niektórzy chorzy odstępowali od klasycznego leczenia, skracając swoją drogę na kuli ziemskiej. Zioła muszą być stosowane bardzo mądrze. Mamy zioła, jeżeli zalejemy gorącą wodą, gorącą, to znaczy mającą 40 parę stopni, niszczymy to zioło, możemy to wyrzucić. O tym wszystkim trzeba wiedzieć. Mycie ziół jest procesem niezwykle skomplikowanym i bez rzetelnej wiedzy naukowej niszczymy substancje aktywne. Dlatego jakby zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa, byście zechcieli rozważyć to, co powiedziałem i przyjąć zasadę, albo się znam na konkretnych ziołach bardzo dobrze i wtedy mogę robić sobie wywary, nalewki suszone i tak dalej, albo wiem niezupełnie wszystko i zdajmy się na to, co robi przemysł farmaceutyczny, ponieważ przemysł zielarski jest niezwykle mocno regulowany i kontrolowany. Co więcej, poza tą znajomością o ziołach, musimy się znać troszkę więcej na chorobach i potrafić połączyć to schorzenie
z naszą stosowaną czy potencjalnie możliwą terapią. I tu zaczynamy wkraczać w sferę nie tylko samych ziół i wiedzy o ziołach, która dostaniesz, jak również sposobu ich przetwarzania, jak także o dolegliwościach, które mamy. My wielokrotnie, proszę Państwa, w swojej praktyce widzimy sytuacje, w których pacjenci leczą się z powodów schorzeń, które okazują się w praktyce schorzeniami niezwykle poważnymi. Przychodzą pacjenci, którzy albo tworzą sobie pewną barierę psychologiczną i nie chcą się przyznać do tego, że dokucza im więcej niż naprawdę. I co się okazuje? Że po takich kuracjach dowiadują się dopiero od nas, na jakie schorzenie chorują. Także niezwykle ostrożnie, proszę Państwa. Ta wiedza, którą Państwo czerpiecie z internetu i od znajomych rodziny, może być naprawdę zupełnie nieprzyswajalna do Państwa schorzenia. Zalecałbym ogromną ostrożność i bardzo dużą no tutaj wiarę jednak także w medycynę konwencjonalną, która wcale nie stoi w sprzeczności z ziołolecznictwem. Proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże, Janek Zubuckiego. Szczęść Boże. Z medycyną mam do czynienia od małego dziecka. Mój ojciec świętej pamięci chorował na gruźlicę, tak zwana prątkująca, czyli non stop musiałem być szczepiony, prześwietlany i takie różne rzeczy robili. Po kilkudziesięciu informacji, że był taki jeden lekarz, nazywał się Roy Raymond Rife, który miał mikroskop w powiększeniu 50 tysięcy razy przed II wojną światową. I ten facet doszedł do jednego wniosku, że większość chorób to są pasożyty u człowieka. Między innymi prądki kocha, on odkrył między innymi, że każdy jeden prądek kocha wytwarza tak zwane fale milimetrowe. I tą samą falą milimetrową można zabić te same prądki kocha. I dla ojca świętej pamięci jedna lekarka mówiła, że jeżeli płuca wyciągnie na słoneczko i rozłoży lekarz na słoneczku, to te prądki kocha zginą, czyli słońce zabije. A że słońce ma różne długości fale, czyli te fale prądki kocha zabijają. I ten Royal Raymond Rife, on stworzył generator, który może nastawiać na różne częstotliwości fal. I tymi falami prądki kocha w 1928 on zabijał za pomocą urządzenia. To urządzenie się nazywało generator. Później Hulda Clark, biochemik amerykańskich i kanadyjskich uczelni, ona jak gdyby zmodyfikowała, dodała mi prąd 9 V i to urządzenie się nazywa teraz Zapper. I tym urządzeniem można w 90% wybić pasożyty, czyli wirusy, robaki, które powodują między innymi raka, bo raka powoduje między innymi przywra jelitowa i alkohol. Alkohol, proszę Państwa, ten alkohol, który jest w sklepach sprzedawany prawnie, legalnie w CPN-ach, jest twórczy. Bardzo dziękuję. Panie Janie, słyszeliśmy, że jest rakotwórczy, tak jest. Tak pan powiedział na koniec. Panowie, w jaki sposób odniesiemy się? Alkohol jest rakotwórczy. Jest. Niektóre infekcje pasożytnicze mogą w konsekwencji też być rakotwórcze. Natomiast co do wszystkich innych rzeczy, to chcieliśmy powiedzieć, że no, medycyna odpowiada trochę inaczej na leczenie gruźlicy i na leczenie prądków kocha. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie kochany Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Przysłuchuję się audycji, którą Państwo prowadzicie w studio i zastanawiam się jeden fakt. Proszę. Skoro panowie mówią, że jest rozpoznane tak wiele suplementów diety, które szkodzą, wręcz
można powiedzieć, chociażby o tych, których wspomniano, na tak zwane odchudzanie, a z których kobiety korzystają, zastanawiam się jeden fakt. Gdzie są służby tego państwa, które, no niestety, ale nie działają prawdopodobnie tak, jak powinny działać i nie likwidują tego typu zjawiska? No to tak jakby ktoś niby, że się martwi, tu panowie w ten sposób też rozmawiacie, że w porządku, wszystko to jest złe, złe, ale jednak to jest dalej w sprzedaży. Jest to coś niesamowitego, coś okropnego. Mówimy o czymś i jesteśmy bezsilni. To tylko mówimy dla samego mówienia. Mówić, wie pan co, no, nie wiem jak tutaj pan doktor Borkowski o tym powie i co, ale no, na tytoniu, na papierosach mamy, prawda, szkodzi i rak i tak dalej. Na alkoholu też wiemy, co powinno być napisane, jak reagować na takie, na taką sytuację. Panie doktorze? Zgadzam się z tym, co mówi pan. Ja na to mogę powiedzieć tak. Od bardzo dawna piszę, mówię w skali publicznej o tym, że suplementy diety muszą być badane. Suplementy diety nie są badane. Ja z pozycji niezależnego eksperta mogę powiedzieć, że jestem bezsilny i nie wiem, co z tym zrobić. No nie kreujemy polityki lekowej tutaj, tak jak jesteśmy w studio. Nie potrafimy też w związku z tym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Myślę sobie, że z całą mocą możemy tylko przestrzegać państwa przed bezkrytycznym stosowaniem suplementów diety. I to, co ojciec Grzegorz powiedział o alkoholu i tytoniu, to tylko się podpisać i powiedzieć amen. Zostało nam jeszcze trochę więcej niż pół godziny rozmów w Radiu Maryja, rozmów niedokończonych. Dziś temat bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów, nasi goście. Doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes fundacji. No, wreszcie tu usta świnia. I drugim gościem jest doktor nauk. Dzisiaj mówię, o, tam hamburgery, hamburgery. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 530. Ta skóra się nie broni. Skóra w przewodzie słuchowym zewnętrznym jest bardzo cienka. Nie ma tkanki podskórnej. Jeżeli my ją tak wygrzejemy, to spowodujemy nadmierne wysuszenie. Ona pęka, powstają stany zapalne i przychodzi osoba, mówi, bolą mnie uszy, nie mogę sobie poradzić. Coś mi się dzieje, na pewno coś tam jest. Poddałem się zabiegowi maskowania. To jest nagminny. Mamy tysiące takich pacjentów, naprawdę tysiące takich pacjentów i ja wszędzie mówię i specjaliści z audiologii, z otolaryngologii o tym mówią tam, gdzie możemy. Natomiast no, okazuje się, że ludzie są bardzo naiwni, bo to jest daleko posunięta naiwność, żeby się czemuś takiemu poddać, żeby zmusić, żeby moje dziecko się temu poddało. Oczywiście ktoś może powiedzieć, bo jak ja tego nie usunę w ten sposób, to pójdziecie, ktoś weźmie taką wielką strzykawkę i tą strzykawką... Tak, będzie mi tam parowo. I oczywiście ma rację, bo zdarzało się nieraz, że ktoś brał taką strzykawką, nie wiedział, że błona bębenkowa jest uszkodzona, że jest stan zapalny, że jest cienka. Jeżeli po ciśnieniu próbował to wypłukać, to mógł uszkodzić. To jest prawda. Ale dzisiaj są inne urządzenia. Można to delikatnie odessać. Można nawilżyć olejem parafinowym, żeby ta woskowina odstała i wtedy delikatnie pod kontrolą mikroskopu jest to do usunięcia. Tak czy owak idźmy do lekarza. Jeżeli chcemy zachować dobry stan ucha, nie tylko dziś, ale i na następne lata, to co można zrobić po tym świecowaniu, będzie się odbijało przez wiele lat. Rozumiem. No chciałam, żeby pan to powiedział, bo przyznam szczerze, nie często zajmuję się kwestiami laryngologicznymi i uszami. Zazwyczaj wtedy, gdy pan tu jest, a zetknęłam się z tym i zależało mi na odpowiedź, no bo przecież słuchają nas potencjalni chętni. Panie profesorze, trwają ciągle badania przesiewowe w Polsce? Tak. Rozwija się? Tak. Pieniądze na to są? Znaczy, pozyskujemy partnerów, którym też zależy na tym, żeby pokazać, że dziś wczesne badanie całej populacji, to pokazanie wyników nie tysiąca, dwóch tysięcy, ale na przykład stanu zdrowia
wszystkich 7-latków w całej Polsce z miejscowości małych miasteczek i wiejskich, ze wszystkich gmin wiejskich i małych miasteczek. To dziś oznacza pokazanie wyników badań populacyjnych, których analiza pozwala nam zaplanować, co powinno być w medycynie szkolnej. Czy medycyna szkolna to dzisiaj w każdej szkole lekarz, który czeka na ucznia, czy medycyna szkolna to badania okresowe wszystkich, po to, żeby przesiać i tylko nielicznych skierować do dalszego leczenia, ale wcześniej, żeby interwencja była wczesna i wyniki, żeby były lepsze. Takie badania odbywają się po raz kolejny. Partnerem jest KRUS. Stąd dotyczy to miejscowości właśnie gmin wiejskich w całej Polsce. Ponad 150 tysięcy dzieci będzie zbadanych po raz kolejny. Poza tym programem trwa program warszawski z samorządem Warszawy. Cała grupa 7-latków i 12-latków jest objęta już od kilku lat. To jest taki modelowy w świecie program, gdzie rzeczywiście możemy mówić o wczesnym wykrywaniu i o wczesnej interwencji. Samorządy różnych gmin w Polsce podejmują podobne akcje w odniesieniu do swoich uczniów. My opracowaliśmy program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy. Te zmysły mają ważne znaczenie, jeżeli wykryjemy pewne wady, zwłaszcza u dzieci rozpoczynających edukację szkolną, żeby można było im pomóc, żeby ten okres szkolny był wykorzystany efektownie. Jedno pytanie, no ale bardzo krótka odpowiedź, proszę, choć może rzecz nie jest tak łatwa. Czy ma pan porównanie? To znaczy, czy jest na tyle danych, by powiedzieć, jak teraz wygląda kwestia słuchu, na przykład u 7-latków? Czy jest gorzej, lepiej, tak samo? Spotykamy większą grupę, znaczy większą grupę różnego rodzaju zaburzenia i wiążemy to i z hałasem, i z infekcjami górnych dróg oddechowych, z coraz większą grupą dzieci, która ma różnego rodzaju schorzenia alergiczne. A. Proszę Państwa, moim gościem i Państwa był pan profesor Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Bardzo serdecznie panu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. Weekend Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyne. Niedziela, 24 lipca, jest 23. Informacje Tok FM. Sergiusz Piotrkowski. Amnesty International twierdzi, że ma dowody na torturowanie aresztowanych po nieudanym puczu w Turcji. Zaledwie 5,5% Polaków chce po Brexicie wrócić do Polski. Międzynarodowa Federacja Tenisa nie wyrzuci rosyjskich tenisistów z igrzysk w Rio de Janeiro. Amnesty International wystąpiła do władz Turcji z żądaniem umożliwienia jej przedstawicielom kontaktu z osobami aresztowanymi po próbie zamachu stanu. To reakcja na informacje o torturach stosowanych w stosunku do tych zatrzymanych. Organizacja ogłosiła komunikat, w którym podaje, że w Turcji dochodzi do ciężkich przypadków maltretowania aresztowanych, które wyglądają na systematyczne działania. Wezwała także Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom, aby niezwłocznie wydelegował swoich przedstawicieli w celu zbadania warunków, w jakich przebywają w Turcji osoby aresztowane. A rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję w mieszkaniu znanego politologa Andrzeja Piątkowskiego oraz w mieszkaniu jego córki i wnuków. A wnuk publicysty został ponadto przesłuchany przez FSB. Piątkowski, politolog, aktywista opozycji i publicysta, znany jest z krytyki polityki prezydenta Władimira Putina. Obecny system rządów w Rosji określał on jako totalitarny. W czasie rewizji przebywał za granicą. Słuchasz informacji Tok FM. Papież Franciszek poprosił wiernych podczas spotkania na modlitwę Anioł Pański, by modlili się za niego podczas rozpoczynającej się w środę jego podróży do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Zwracając się do wiernych zebranych w południe na placu Świętego Piotra, Franciszek pozdrowił też i dziękował tym, którzy pracują, by przyjąć młodych pielgrzymów i duchownych z całego świata. A w Krakowie ruszył już sztab zabezpieczenia medycznego. Na terenie miasta będzie ponad 130 zespołów ratownictwa z całej Polski, mówi Małgorzata Popławska, dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego.
Po kilku miesiącach przygotowań planistycznych praktycznie przechodzimy do działania. W zabezpieczeniu medycznym będzie uczestniczyć około 3,5 tysiąca osób. To są zarówno lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, jak i ratownicy i olbrzymia grupa wolontariuszy. Sztab zabezpieczenia medycznego będzie działał do 2 sierpnia wieczorem. Niebezpieczne bakterie pojawiły się w 4 gdańskich kąpieliskach. Powód to ogromna ilość nieczystości spłukanych do zatoki przez ubiegłotygodniową ulewę. Jak donosi reporter TOK FM Paweł Radzewicz, ignorowanie zakazu może być bardzo niebezpieczne. Między Brzeźnem a Jelitkowem pojawiły się enterokoki. To, jak tłumaczy wojewódzki inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak, bakterie oddziałujące na układ trawienny człowieka. Grożą w najlepszym wypadku bardzo dużymi sensacjami żołądkowo-jelitowymi, a w najgorszym są to po prostu dysfunkcje organów wewnętrznych. Niebezpieczne może być nawet brodzenie po kostki w wodzie. Woda w ten sposób zanieczyszczona spowoduje u niektórych osób silne reakcje uczuleniowe. To jest bardzo prawdopodobne, w związku z tym należałoby bezwzględnie przestrzegać zakazu kąpieli. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM. A na razie bez strachu można kąpać się na gdańskich Stogach, na Sobieszewie, w Sopocie i w Gdyni. Po decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej jedynie 5,5% ankietowanych Polaków w Wielkiej Brytanii deklaruje powrót do kraju. Zdecydowana większość badanych, prawie 2/3, twierdzi, że będzie próbowało pozostać na wyspach, z czego ponad 40% zapewnia, że za wszelką cenę. Z badania na grupie polskich emigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii wynika także, że 12% ankietowanych wyjedzie do innego kraju Unii. Zgodnie z brytyjskim prawem imigranci, którzy przebywają na wyspach legalnie przez okres powyżej 5 lat, mogą ubiegać się o prawo stałego pobytu, co umożliwia im życie i pracę w Wielkiej Brytanii bez ograniczeń. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wykluczył wszystkich rosyjskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Decyzje o ewentualnych karach za rozwinięty system dumpingu w tym kraju mają podejmować federacje poszczególnych dyscyplin. To odpowiedź MKOL-u na rekomendację Światowej Agencji Antydopingowej, która zasugerowała wykluczenie wszystkich Rosjan z brazylijskich igrzysk po wykryciu rozwiniętego procederu dopingowego w tym kraju. I decyzję już podjęła Międzynarodowa Federacja Tenisa, która dopuściła wszystkich 7 zgłoszonych przez Rosję do Rio tenisistów. Pogoda. W poniedziałek na północy i północnym wschodzie oraz na południu i południowym zachodzie miejscami burze i tam mocny deszcz. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północy do 30 na południu. Nad całym morzem od 22 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Anka Grzywacz, witam w audycji Dobry Seks. W studiu ze mną dziś Anna Sadowska, edukatorka seksualna współpracująca z portalem frywolnie.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o bezpieczniejszym seksie. Taki temat wydaje się może niezbyt atrakcyjny, a jednak bardzo ważny w okresie, chyba w ogóle ważny, a na pewno w okresie wakacyjnym letnim, kiedy mamy więcej czasu, więcej energii, słońce przygrzewa i gdzieś tego seksu w naszym życiu pojawia się więcej. Czasem jest to seks przygodowy z nowymi, z nowo poznanymi osobami. No i mam takie wrażenie, pracując z młodzieżą, że główną rzeczą, która martwi młodzież w kontekście jakichś zagrożeń związanych z seksualnością, to jest to niechciana ciąża, nieplanowana ciąża. I tego się boją młode dziewczyny, piszą, panikują. Wszyscy jakby zapomnieli, że seks bez zabezpieczenia, bez prezerwatywy, to nie tylko ryzyko zajścia w ciążę, to także ryzyko zakażenia. Na początku choroby. Dlaczego tak się dzieje? Ze względu na pieniądze. Na końcu drogi jest zawsze mniej wędrowców niż na początku. W związku z tym w programie lekowym przy ostrych założeniach rekrutacyjnych do tego programu mamy bardzo niewielką grupę pacjentów. Gdybyśmy zmienili decyzję i refundowali ten lek na początku, to może byłoby wtedy około 1000 chorych. Na końcu drogi czasami mamy 100 albo 7, to różnie, zależy od rodzaju nowotworu. Co ja bym radził?
Ja myślę, że prosiłbym o pacjentów, czy rodziny pacjentów, o jakby zdobycie informacji, jak nowotwór, oczywiście na tym samym etapie, bo dwie osoby mające ten sam nowotwór nie są tak samo leczone, bo różny jest rozwój i tutaj już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to nie jest to samo. W każdym razie trzeba się zastanowić, jak w przypadku konkretnego pacjenta, jaka byłaby terapia stosowana poza Polską. I teraz jest ogromny problem, co robić? Jeżeli ktoś ma pieniądze, to może wyjechać z Polski i leczyć się poza Polską. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to próbuje zebrać te pieniądze i co jakiś czas słyszymy o takich różnych zbiórkach i wspieramy w miarę możliwości. Jeżeli to się nie powiedzie, sytuacja jest niezwykle dramatyczna. Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę. Dobry wieczór, kłania się Halina Zamyl z Gardei. Witamy panią, proszę. Jako stary lekarz przeszło 50-paroletnią praktyką lekarską i to taką ogromną, szeroką, bo kimże ja nie byłam. I pediatra, i dermatolog, i ginekolog, i położnik. No, w końcu chirurg. Ja jestem wrogiem stosowania antybiotyków. Uważam, że to, że dzisiaj giną ludzie, bo antybiotyk mądrzejszy od pana doktora, który go zleca, to jest wina lekarzy. Niestety. Co mi jest, panie doktorze? No chyba grypa. I chora z antybiotyków. A od kiedy to grypa jest infekcją bakteryjną, ja się pytam. A co robi wirus, jak widzi antybiotyk? Co robi komórka zainfekowana? Jak widzi antybiotyk, to ona się zachowuje tak jak ten pan Majewski. Szefie grać, bo wytrąca mu się, komórce się broni, wytrąca i ona biedna pyta, no to co mam robić? Ale od wieków z tym walczę i to jest nie do zwalczenia. Tak jak Radio Maryja nie jest w stanie nauczyć ludzi, żeby skręcali radio, kiedy się dodzwonią, tak samo lekarze. Ja nie wiem, dlaczego to się tak dzieje, ale o to chodzi. Jako stary lekarz, stary praktyk, a powtarzam jeszcze raz, ogromnie szeroka praktyka, mam prawo do własnego spojrzenia na medycynę, niekoniecznie z pozycji laboratorium, z pozycji pracowni naukowej, mojej prywatnej, nieobciążonej nadmierną wiedzą pozycji, stwierdzam, że walka z nowotworami nie może zakończyć się zwycięstwem. To zawsze będą jednostkowe i takie udało nam się, ale żeby zlikwidować przy pomocy czy to jakiejś chemii, czy może jakiś inny wynalazek, nie, to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłam na przykładach raków piersi u kobiet, że u podłoża, u przyczyny tego nowotworu leżą konflikty rodzinne, osobiste, czyli wieczny stres. A więc bombardowana jest ta biedna kora mózgowa i to wszystko spływa tymi drogami podporowymi niżej, na podwzgórze i dopiero mamy rewolucję w hormonach przeróżnych. No i wtedy się pięknie rośnie nowotworowi. Pewna tkanka głupieje do imentu,
Chce się koniecznie płodzić, no i mamy rację. To nie jest bajka. Ja miałam 5 przypadków kobiet, które były poniewierane przez mężów, zdradzane, bite i skończyło się to niestety, proszę Państwa, z onkologią w Bydgoszczy, a potem pod ładnym kasztanem na cmentarzu w Grudziądzu. Taka jest prawda. Wszystkim kieruje mózg. Wszystkim. Skleroza, miażdżyca, choroba w tej chwili naszej cywilizacji. Naczyniowe sprawy. Co to jest? To jest, to nie jest, proszę Państwa, nie straszcie ludzi cholesterolem, bo to tylko powoduje śmieszne sceny w sklepach z mięsem. Stoi taka damulka i jak jej pani ekspedientka pokaże kawałek wieprzowinki takiej trochę przerośniętej, to ona krzyczy i broni się, jakby ją atakował, ja wiem, jakiś pająk czy jakieś coś obrzydliwego. Wrzeszczy. Ja wtedy mówię, proszę dla mnie to zachować, bo to nie o to chodzi. Pani Kamilo, bardzo dziękuję za głos. Damy naszym gościom też, tak, mogę? A bardzo proszę, ksiądz rządzi tutaj. Ja wobec tego po procesie zatkania mi gęby. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam kolegów niewątpliwie mądrych, bo uczonych, ale tam, gdzie za dużo uczonych, to tam jest niedobrze, proszę Państwa, w medycynie. Niestety taka prawda. A proszę powiedzieć, za szybko zamknąłem czy tą gębę? Pani... Nie. Wyjątkowo był ksiądz cierpliwy i chciałbym właśnie tak... starej babie się wypowiedzieć, może ze względu na to, że ja dosyć często kiedyś napadałam to kochane radio. Ale nie czujemy się napadnięci. Moje, ale ja po raz pierwszy, ksiądz musi przyznać, te medyczne teorie uskuteczniam, bo po innej linii to ja jestem bardziej taka, ja tobie dam. A tutaj to ja takim byłam lekarzem i proszę, jeszcze tylko jedno zdanie. Tak. Bóg mi świadkiem, że nie spotkacie panowie nigdzie pacjenta, czy w Grudziądzu, czy w Krynicy Górskiej, czy w Krakowie, czy biskupiec Reszelski, bo tam też pracowałam, ani jednego, który by powiedział, ta kobieta krzywdę mi zrobiła. A jeżeli ktoś by tak powiedział, to ja sobie życzę wiedzieć, kto i jaka to krzywda, bo ja niczego nie pomnił. Czesne słowo daję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za dopuszczenie gaduły. O Jezu, ja jestem coraz gorszy z tym gadulstwem. Ale to już jest starość. Świętego Jakuba życzę za chwilę odpust, więc niech Jakub strzeże tak? I prowadzi po drogach. Bóg zapłać, księdzu, wszystkich was serdecznie pozdrawiam. No i kończę. Halina Zamer kończy. Dobranoc. Dobranoc. Odnieśmy się może do tych antybiotyków, panie doktorze. Tutaj nasza koleżanka powiedziała bardzo dużo różnych rzeczy na temat medycyny i nie tylko. No, antybiotyki są nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Były, stały się nadużywane. Jesteśmy już na dobrą sprawę po erze antybiotyków, niektórzy mówią, i chyba nie jest w tym jakaś duża przesada. Wspomniana tutaj grypa i wspomniane infekcje wirusowe leczymy bez antybiotyków i tylko niestety ich powikłania w postaci infekcji bakteryjnych wymagają antybiotykoterapii. No, nasze środowisko lekarzy rodzinnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce od wielu lat prowadzi edukację nakierowaną
i na pacjentów, i wobec własnego środowiska, wobec kolegów lekarzy, żeby tych antybiotyków przepisywać możliwie jak najmniej. Oczywiście tutaj trzeba zachować zawsze zdrowy rozsądek i nie mieć jakiejś ortodoksji dotyczącej terapii, bo te ortodoksje się kończą zwykle źle, ale rzeczywiście jest tak, że bardzo często te antybiotyki są przepisywane w Polsce i nie tylko w Polsce w nadmiarze, zupełnie niepotrzebnie, no, powodując daleko idące konsekwencje. To był głos pana doktora Sutkowskiego, teraz pan doktor Borkowski. Patrząc na postępy w farmacji, muszę powiedzieć, że niestety nie pojawiają się nowe cząsteczki w grupie antybiotyków, które by niosły ewidentny postęp terapeutyczny. Jest kiepsko. Aby sobie z tym poradzić, sięgamy czasami po antybiotyki z lat 50., 60. Wymienię tutaj na przykład debecylinę. I te antybiotyki wracają, ponieważ bakterie, które zdobyły oporność, szczepy były oporne, wyzdychały na szczęście, a nowe jeszcze się nie nauczyły bronić. Ale to jest generalnie kiepska walka. Z antybiotykami oczywiście jest z jednej strony problem, że no, są przepisywane często, ale według mnie też dużym problemem jest to, proszę Państwa, że antybiotyki są w kosmetykach, w proszkach do prania, w substancjach w tak zwanej chemii gospodarczej, w żywności. I to jest ta ogromna fala uderzeniowa, bo ja patrząc na preskrypcję lekarską, obserwuję to w szpitalu, nie zauważam jakiegoś nadmiernego szafowania antybiotykami. To nie jest tak, że lekarze bez sensu czy farmaceuci wydają to nami. Nie, nie, nie. Jest tutaj rozsądek. Natomiast to całe otoczenie, w którym znajdują się antybiotyki, nas miażdży. Jak z tym walczyć? Nie wiem. Próby podejmowane przez środowiska medyczne i farmaceutyczne, walki z dużym przemysłem, przegrywamy. Ale może coś się stanie. Konkludując, chciałem powiedzieć tak. Nie bierzmy sami antybiotyków w domu, jeżeli na przykład zostało dwie tabletki, nawet nie bardzo wiemy co. Nigdy tego nie róbmy. Nie ordynujmy sobie sami antybiotyków. Jestem osobą, która przyczyniła się, oczywiście jedną z wielu, do tego, że na liście 75+ nie będzie antybiotyków. Dlatego, że powiedziałam, że może wzrosnąć spożycie w sposób niekontrolowany. Więc jeżeli ktoś będzie miał pretensje po opublikowaniu tej listy, tak, ja przy tym majstrowałem. Czy skutecznie, czas pokaże. Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Moje imię Leonora. Już bardzo dawno chciałam się dodzwonić, nie mogłam się połączyć. No dzisiaj się udało i dzięki Bogu. Ja mam takie pytanie, bo ja mam takie na serce takie oznaki. Byłam u doktor właśnie, że takie no niby to takie przedzawał czy coś takiego. No i pani doktor mnie skierowała do kardiologa i to było w kwietniu i poszłam się zarejestrować i na 4 listopada jestem zarejestrowana. I jeszcze pani tam mi się pyta, czy to mi pasuje. Ja by no pasuje, ale nie wiem, czy dożyję do tego czasu. I chciałam się dowiedzieć, dlaczego to takie kolejki. Przecież tam jak ja byłam, nikogo nie było i nie mogę tego zrozumieć. I to nie tylko u kardiologa, ale u innych specjalistów też tak jest. Dziękujemy. Już próbujemy, oddając głos naszym gościom, odpowiedzieć. Próbujemy odpowiedzieć, chociaż oczywiście tłumaczymy się nie za w tym momencie nasze grzechy, ale za grzechy systemu, który te kolejki stworzył i na razie nie potrafi sobie poradzić. Kolejki są oczywiście, proszę Państwa, do niektórych specjalistów na całym świecie, ale różnica jest taka, że w Polsce to są 3 lata, a na Zachodzie 3 tygodnie. A zatem stwierdzenie, że kolejki są wszędzie, nie jest do końca stwierdzeniem prawdziwym.
a przynajmniej jest stwierdzeniem fałszującym rzeczywistość. Chcę powiedzieć, radząc oczywiście naszej słuchaczce, żeby jednak wrócić do lekarza rodzinnego, dlatego, bo proste skierowanie do kardiologa w takich sytuacjach nie wystarczy. Pani bezwzględnie musi być pod kontrolą lekarską i gorąco wierzę, że pani lekarz rodzinny będzie panią właściwie leczył do czasu czy hospitalizacji, czy poradni kardiologicznej. Proszę mi wierzyć, że tak jest, tak się dzieje, że moje środowisko lekarzy rodzinnych, czy w ogóle lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, leczy przypadki, które są niezapisane do końca umowami z NFZ-em. Dlatego, bo nie możemy inaczej robić. Po prostu, gdyby nas zabrakło, albo naszej wiedzy zabrakło, albo nie podjęlibyśmy ryzyka nawet, nazwijmy to czasem leczenia, to ryzyko dla naszych pacjentów oczekujących w tasiemcowych kolejkach niewydolnego systemu byłyby jeszcze większe. A zatem trzeba wrócić do lekarza, trzeba wziąć leki, trzeba oczywiście w miarę możliwości diagnozować to schorzenie także w opiece podstawowej, monitorować to wszystko. No i na pewno w ten sposób uda się i skutecznie, i bezpiecznie doczekać do momentu dalszej diagnostyki w poradni kardiologicznej. Bardzo proszę, panie doktorze, pan doktor. Pozwolę jeszcze sobie na takie króciutkie uzupełnienie wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy. Otóż mówiąc tak technicznie, NFZ płaci za, strzelam, za 5 wizyt kardiologicznych. Te wizyty kardiologiczne można zrobić od godziny 8 do godziny 11. Przychodnia pracuje do 15. Od 11 do 15 nie ma pacjentów, nie ma przyjmowania ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ci pacjenci, którzy przyjdą, nie będą rozliczeni w systemie NFZ-owskim. I tam jest problem, czyli ograniczenia. Popatrzmy na diagnostykę użycia aparatury, na przykład tomografy. Tomografy komputerowe mamy w Polsce aż za dużo. Stoją. One powinny pracować 24 godziny na dobę, dlatego że maszyna się starzeje, technologie się starzeją, trzeba ją wymieniać co parę lat. U nas mają wiele, wiele lat, stoją, zrobią 2-3 badania, więcej NFZ nie płaci za te badania i sobie stoją i zawieją. I to tyle, udzielając odpowiedzi szanownej pani. Proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu. Dominik, który mnie dzwoni. Chciałbym wrócić do tego pytania o homeopatię, ponieważ ostatnio czytałem książkę odnośnie tego zagadnienia i tam było jasno stwierdzone, że te leki homeopatyczne mogą być powiązane z okultyzmem. Czy macie jakąś panowie wiedzę na ten temat? I no wszystko, co chciałem się dowiedzieć. Dziękuję panie Dominiku. Szczęść Boże panu. Ja bym powiedział tak. Na okultyzmie się nie znam i tutaj nie jestem w stanie jakby udzielić sensownej odpowiedzi. Znam się na leki. Leki homeopatyczne są dopuszczane w określonej procedurze przyjętej we wszystkich krajach Unii Europejskiej i to samo robi Polska. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję, to w produkcji tych leków stosuje się tak zwaną metodę wytrząsania. Ona nie ma dobrego uzasadnienia naukowego, chociaż są przypadki jakby pozytywnego leczenia lekami homeopatycznymi. Ja myślę, że ponieważ ten temat jest jakby poruszany, to może jest to pomysł na spotkanie z lekarzami i homeopatami i jakby oddzielny program. Ja myślę, że nasz słuchacz właśnie na ten aspekt zwraca uwagę, takiego oto zastosowania, czy stosowania produkcji tego leku, w którym to określony sposób wstrząsania tego leku, mieszania tego leku, wstrząsania tego leku ma wywołać efekt terapeutyczny, ma wywołać coś, czego z punktu widzenia naukowego jednak nie ma.
A zatem możemy myśleć o tym jako o swoistym voodoo i swoistym okultyzmie. I rzeczywiście no, można to jak najbardziej interpretować chyba w ten sposób. Bardzo dziękuję. Mam pytanie o podsumowanie naszego spotkania. Bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów, słyszymy słuchacze w różne strony idą, no często też i za kłopotem czy problemem, którego też rozwiązanie nam jakoś przedstawiają i próbują uzyskać odpowiedź. No, ale to, co najważniejsze, tak, bo mówiliśmy, co z polskim przemysłem farmaceutycznym, co należałoby zrobić, jeżeli chodzi o tą przestrzeń prawa, minister w którą stronę powinien pójść, czy ma on jakąś wizję, jakąś koncepcję, tak, ta polityka lekowa. Myślę, że powiedzieliśmy pan tutaj o bardzo wielu sprawach i chcielibyśmy przede wszystkim podziękować za możliwość o nich rozmawiania z państwem. Dziękujemy ojcu dyrektorowi, ojcu Grzegorzowi, a wszystkim pracownikom telewizji Trwami Radia Maryja, bo to wielki zaszczyt móc mówić i mówić o tak ważnych społecznie problemach. Mówiliśmy o bardzo wielu aspektach. Mówiliśmy o nadużywaniu leków, mówiliśmy o polityce lekowej, o bezpieczeństwie, o tych wszystkich rzeczach, które są pewnymi niedostatkami na dzisiaj i z którymi się boryka Ministerstwo Zdrowia, mając głęboką nadzieję, że się zmieni to wszystko. I z tym chcielibyśmy, z tą nadzieją dzisiaj państwa zostawić. A z Panem Bogiem bardzo dziękuję we własnym imieniu. Dziękuję bardzo. Ja również serdecznie dziękuję Państwu. My również chcę powiedzieć z Panem Bogiem. Problemów jest wiele, ale bardzo dobrze, jak się o nich rozmawia. Bo jak się o nich rozmawia, to te wszystkie problemy inaczej dźwięczą i docierają do uszu naszych decydentów. Mam nadzieję, że nasz wspólny czas poświęcony na naszą wspólną rozmowę nie będzie czasem stracony. Dziękuję. Czego pan życzyłby ministrowi? Żwawszej pracy. Zdrowia, wytrzymałości. Dziękuję. Uda się? Tak, oczywiście. Ja jestem pozytywistą. Ja wierzę w pracę. Nie wierzę w cudowne sukcesy bez pracy. Wszystko trzeba wypracować i trzeba to robić mądrze, spokojnie, ale iść w ustalonym kierunku. Czyli pozytywny, pozytywist. Trzeba sobie wyznaczyć ten kierunek. Tak jest. Dziękuję bardzo, panowie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A może kogo chcesz się pozdrowić, bo jesteście pierwszy raz. Wszystko. Pan Cudkowski znany z anteny telewizyjnej. Pierwszy, ale rzeczywiście pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Tak jest, ja się dołączam do tego. A od serca? Od serca też? Tak. Szczególnie pacjentów. Szczególnie kardiologicznych. Dziękuję bardzo. Dziś nasi goście, doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie i doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Temat bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów. Dziękujemy też i Państwu za uwagę i za stawiane pytania. A już za chwilę, za kilka minut, kompleta modlitwa na zakończenie dnia. Co też jest dziś dla mnie istotne, to to, że bardzo dużo mówimy o antykoncepcji, to co już wcześniej mówiłaś w audycji, natomiast nie poruszamy cały czas tematu bezpieczniejszy seks. I warto powiedzieć, że antykoncepcja zawiera się w bezpieczniejszym seksie, natomiast sama antykoncepcja nie jest jedyną metodą tego, jak się zabezpieczać, bo rzeczywiście metody antykoncepcja, czyli przeciwko poczęciu, metody zabezpieczające nas przed ciążą, nie zabezpieczą nas automatycznie przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, chyba że to będzie prezerwatyw. Tak, bo czasem nawet producenci środków hormonalnych antykoncepcyjnych piszą w ulotce jasno i wyraźnie, że stosowanie antykoncepcji hormonalnej nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, bo mamy takie trochę myślenie magiczne, że zażywam te tabletki, to jestem bezpieczna, tak nam mówią reklamy,
No, ale jestem bezpieczna w takim sensie, że minimalizuję ryzyko ciąży, natomiast nie ma to nic wspólnego z zakażeniem chorobami. Nie wymyślono jeszcze w tym momencie magicznej tabletki, która miałaby nas uchronić przed zakażeniem chorobami. Były prace, nadal chyba są, nad tymi herbicydami, czyli takimi żelami, różnego rodzaju substancjami chemicznymi, zmniejszać ryzyko, ale one nadal są w fazie badań. Nic nie zostało jeszcze wprowadzone na rynek, więc no, musimy polegać tutaj na tych barierach, na prezerwatywach i nie zapominać o tym. To, co powiedziałeś a propos tej ciąży i chorób, jest też potencjalnie problematyczne i też już o tym trochę mówiono w mediach, że osoby w wieku, szczególnie kobiety w wieku poreprodukcyjnym, kobiety po menopauzie, które nadal są aktywne seksualnie, właśnie też zapominają o tym, że okej, nie wejdę już w ciążę, ale jeżeli jestem aktywna seksualnie z moim partnerem, czy też z nowymi partnerami, no to nadal grozi mi zakażenie chorobami i taki syndrom sanatorium, o którym czasem gdzieś w mediach czytamy, czy oglądamy jakieś reportaże, że osoby, które są w wieku, nie wiem, które są seniorzy, są 50-60 plus i wyżej, bo aktywność seksualna uważa się nam przez całe życie, w mniejszym lub większym stopniu, ze swobody seksualnej, uprawiają seks. No, tej wiedzy często w ogóle nie dostały, bo żadnej edukacji seksualnej nie miały. No i cieszą się, że nie wejdą w ciążę, natomiast mogą się dowiedzieć w tym momencie nieprzyjemnej prawdy o tym, że jednak doszło do zakażenia chorobami. No ja pamiętam, kiedy sama miałam szkolenie z HIV, AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, właśnie zaskoczyła mnie informacja, że najwięcej zakażeń, które stwierdzono, są starsze. Rzeczywiście, przez całe życie też, czy to system, czy to brak edukacji seksualnej, w ogóle problem z dostępem do antykoncepcji też, kiedy byli nastolatkami, sprawiał, że ten temat ich nie dotyczył, a teraz, kiedy czy to w ramach rozwodów, czy to w ramach owdowienia, w pewien sposób wrócili na rynek seksualny, tak brzydko to nazywając, stali się znowu osobami aktywnymi seksualnie. Rzeczywiście nie zawsze myślą o tym, że trzeba się zabezpieczyć, bo kwestia ciąży już odpada, natomiast cały czas, cały wachlarz chorób seksualnych, chorób przenoszonych drogą płciową, cały czas dotyczy nas do śmierci tak naprawdę. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś bardzo medyczne, szczegółowe opowieści o poszczególnych chorobach przenoszonych drogą płciową, ale powiedzmy może o takich objawach, które mogą nas zaniepokoić i które powinny nam dać jasną wskazówkę, żeby się wybrać do lekarza. Na początek, nie wiem, lekarza ginekologa, czy urologa, czy też wenerologa, jeżeli mamy dostęp do takiej specjalizacji i sprawdzić, czy coś się nie dzieje. To wszelkie objawy pieczenia, spędzenia, upławów, jeśli jesteśmy kobietą, równego wysięcia z prądzia, jeśli jesteśmy mężczyzną, wszelkie jakieś zmiany skórne, które zaobserwujemy, a też istotne jest to, że jest coś takiego jak tenista grupa przyjęcia, które okazują okrągłe żołądki i to nie jest choroba przenoszona drogą płciową, to jest po prostu pewnego rodzaju defekt kosmetyczny, który pojawia się, kiedy chłopiec zaczyna dorastać. Też nie każdą zmianą skórną ma się stresować, bo niektóre zmiany to będą zrobione, że posiadamy zmiany, a to jest zmiany naszą, więc tak naprawdę warto jest wiedzieć, jak wyglądamy w stanie zdrowia, żeby móc szybko zauważyć tę chorobę, czy to właśnie, no tak jak powiedziałam, zaczerwienienie, czy jakieś uczulenie, czy kiepskie samopoczucie, bo na przykład infekcja HIV w pierwszym tygodniu to bardzo podobne do przeziębienia. Jeśli mieliśmy jakiś niezabezpieczony kontakt seksualny, warto się udać do lekarza, bo oczywiście wtedy nie mamy stuprocentowej pewności, że przy pierwszym teście wykryjemy to, że zostaliśmy zakażeni, bo 3 miesiące będą potrzebne, żeby się normalnie stanąć.
wirusa w organizmie, żeby go można było rzeczywiście zakryć po każdym niebezpiecznym kontakcie. Więc tak naprawdę obserwacja siebie i stwierdzanie, że coś jest nie tak. Też nie tylko jest to kwestia naszych granic, ale bo to się dzieje chociażby w naszym domu, że rządka może mieć problemy. Więc obserwacja i udanie się do lekarza, nie czekanie, bo wiele z tych chorób się też może zalęczyć, czy to kandydoza, czyli zakażenie grzybiczne, po jakimś czasie po prostu automatycznie się wyleczy. Tak samo będzie z wirusem opryszki, które też się gdzieś zaleczy, a już nic naszego organizmu nie zniknie. Przebiegają chociażby zakażenie chlamydią, może przebiec zupełnie bezobjawowo i potem dopiero okazuje się, że mamy problem z wejściem w ciążę. Więc jeśli widzimy u siebie coś, co odbiega od normy, automatycznie warto wybrać się do lekarza i nie czekać, bo większość chorób można tak naprawdę wyeliminować i wyleczyć. I stosować się też do zaleceń lekarskich, tylko jeżeli lekarz zaleca leczenie obaj, to rzeczywiście to leczenie przeprowadzi do końca. Tak jak jest zalecone, leki czy całą terapię odbyć, tak jak jest ona wskazana, bo inaczej może dojść do takiego przymożenia z pewnym rodzajem, chociażby w przypadku różnego rodzaju infekcji powiązanych drogą płciową. No dobrze, ale z tymi badaniami to jest rzeczywiście trochę ciężko, bo lekarze pewnie będą zgodzić, a może nie, może skierować na takich ginekologów, którzy byli bardzo doświadczeni. Policja poinformowała, że spotykają chorobę wieńczą drogą płciową, tylko właśnie przez tym ciąży, kiedy już kobieta jest w ciąży, pamiętam, że poszłam na badania z tą zdrowia, ode mnie właśnie pytanie, nie dostanam szczęki, lecz mają przebieg. Czy gdzieś mamy wiatr, mogą sobie przebiegać bezobjawowo infekcje, nie są w moim organizmie, to musiało być odebrane, może odebrane. Niestety tutaj ten problem zawodowy też dotyczy lekarzy, bo wirusa w Wielkiej Brytanii problem mam taki, że wiele z tych badań jest płatne, one nie są przez NFZ refundowane, o wiele z tych badań trzeba poprosić. O ile na przykład badanie na HIV możemy wykonać bezpłatnie, anonimowo w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznym w Polsce, o tyle już jeśli chcemy zrobić badania na wirusa zapalenia wątroby, to już do miejskiego nie trzeba będzie zapłacić. Jeśli chcielibyśmy się przekonać, czy mamy wirusa HPV w organizmie, czy nie mamy, to tutaj już też ceny tych badań sprawiają, że badanie się jest trudne, bo okazuje się, że pójście do lekarza i takie chodzę z nas związek seksualny, chciałabym mieć pewność, że nie zakażę partnera, partnerki. To nagle się okazuje, że na takie badania nie wystarczy pakiet podstawowy, że to są drogie badania, że to są trudno dostępne badania, więc to też jest bardzo problematyczne. A tak jak mówię chociażby o wirusie HIV, kiedy jesteśmy w ciąży. Jeśli mamy świadomość, że mamy wirusa HIV, wtedy możemy urodzić zdrowe dziecko. Więc też jest to profilaktyka przenoszenia choroby z matki na dziecko. A gdzieś to kolejne niestety cały czas bardzo silnie zamieszczone. Więc też trzeba się wykazać, mamy trochę swój system, mamy też takie podejście, często, że rozmowy o seksualności w gabinecie lekarskim no nie są oczywiste, nie jesteśmy tego nauczeni, nauczone. Jeszcze trzeba się tego domagać, tak. Próbować to wyegzekwować, albo za to zapłacić sporą kwotę, na którą nie każdego, nie każdą z nas stać. Trochę ten system ochrony zdrowia w tym obszarze w naszym kraju nie funkcjonuje najlepiej. Na pewno chociaż nie zachęca do poznawania swojego statusu odnośnie chorób przenoszonych drogą płciową, bo jest to bardzo trudne na świecie miał sytuację, jak jest sytuacja, są uprawiedliwienia, jak tu powiedziałam, badania profilaktyczne. Dla mnie to badanie na obecność wirusa HIV, na obecność wirusa zapalenia wątroby są badania profilaktyczne. I ile dla mnie jest to profilaktyka, okazuje się, że żeby to dokonać, żeby w ogóle wyniki dostać, to jest bardzo, bardzo problematyczne. Więc ja sama
bardzo głośno, dlaczego ludzie się nie badają, czy to jest takie proste, po czym się okazało, że to wcale nie jest aż tak proste. Także system nie funkcjonuje tak, jak powinien. Jakie takie zdrowe zasady zdrowego, bezpieczniejszego seksu sytuacji w związku, ale nie tylko, ale też, też świeżo poznanie osoby, którą, z którą chcę mieć kontakt seksualny na razie z psa. Przede wszystkim rozmowa. Udało tak naprawdę rozmowa jest w stanie zweryfikować nasze doświadczenia, nasz stan zdrowia, to czy mogliśmy mieć sytuację niebezpieczną, czy też nie. Otwarta rozmowa na temat swojego stanu zdrowia, na temat swoich preferencji, bo też preferencje seksualne mogą wpływać na...